Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o skokach narciarskich. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Naszym gościem jest Tadeusz Mieczyński, redaktor naczelny portalu skijumping.pl. No bodaj chyba największy portal o skokach w Polsce, albo przynajmniej jeden z, to na pewno z czołówki. Nie, no nieskromnie powiem, że na pewno największy. W tej chwili jest to zdecydowanie największy portal o skokach narciarskich, zarówno pod względem oglądalności, jak i także liczby informacji i na pewno tego obecności na zawodach, bo nie odpuszczamy właściwie żadnych konkursów. No, inne portale jeżdżą głównie na polskie zawody. No właśnie, no nieprzypadkowo spotykamy się teraz, bo jesteśmy po sezonie, co prawda, no ale no w sezonie naprawdę ciężko cię złapać. Gdzieś, tak jak wspomniałeś, podróżujesz wszędzie, no i w tym roku nawet nie odpuściłeś sobie Japonii i Korei. Tak, to dla mnie też był taki wyjątkowy sezon, bo z reguły faktycznie prawie na każdych konkursach bywałem też prawie wszędzie, ale w tym roku no to był taki swoisty ewenement, bo od listopada do końca marca jeździłem na każdy konkurs, na każde zawody i w Japonii, i w Korei. I pewnie byłbym i w Rosji, tylko że w Rosji odwołano konkursy. Można powiedzieć, nawet tutaj znajomi się śmieją, czy koledzy, że nie odpuściłem nawet żadnej serii treningowej, bo po prostu byłem obecny na każdym pojedynczym nawet treningu, więc można powiedzieć, że to był zdecydowanie najbardziej taki wyczerpujący sezon, ale też pełen sukcesów polskich skoczków, więc można powiedzieć, że przyjemnie się jeździło w przeciwieństwie do tego, co było rok temu na przykład. Tak, tak. Wracając jeszcze na moment do portalu, no portal ma już kilkanaście lat, prawie pełnoletni, bo to 2000 rok, prawda? No dokładnie. No ale wtedy to nie był taki komercyjny projekt, prawda? Bardziej wyszło to gdzieś tam z zainteresowania po prostu. Zdecydowanie, to idea była bardziej taka hobbystyczna, po prostu z kolegą chcieliśmy stworzyć jakiś portal sportowy. Najpierw myśleliśmy o piłce nożnej, no ale to było już dosyć duże nasycenie w sieci tych portali o piłce, więc uznaliśmy może skoki narciarskie, którymi obaj się interesowaliśmy, to taka była też moja pasja właściwie od małego, więc mówimy czemu nie, chociaż wówczas wydawało się to dosyć niszowe, ale zaledwie właściwie kilka miesięcy po tym, jak portal powstał, albo nawet można powiedzieć, że się na dobre nie rozwinął i nagle Adam Małysz zaczął skakać tak, że cała Polska oszalała, zakochała się w Adamie, potem w samych skokach i można powiedzieć, że tak to jest do dziś. No mamy tą ciągłość, że tak naprawdę król oddał berło kolejnemu królowi, no bo Stoch też rządzi i dzieli na wszystkich skoczniach, można powiedzieć. No i Polacy chyba cały czas szaleją ze skokami, prawda? No rzeczywiście, przyznam, że się obawialiśmy, jak Adam Małysz kończył karierę, że to może być jakiś taki koniec, że to może być też koniec poniekąd no, serwisu w takiej postaci, jakiej on funkcjonował, bo obawialiśmy się, że będzie ogromny spadek zainteresowania, podobnie jak był, gdy Robert Kubica odszedł. Właśnie chciałem tego nawiązać. Wszyscy oglądali formułę, dopóki Kubica przestał startować. Tak, tak no i tutaj się też obawialiśmy, że może być ciężko, że przestaną skoki być tak oglądane w telewizji, a co za tym idzie także i mniejsze będzie zainteresowanie serwisem, mniejsze ze strony sponsorów, ale na szczęście szybko Kamil Stoch przejął tą pałeczkę, zaczął wygrywać, pokazywać, że też będzie tutaj dostarczał nam wielu radości, sięgał po najwyższe te laury, po najwyższe trofea, więc no póki co skoki narciarskie mają się w Polsce bardzo dobrze, a ten miniony sezon myślę, że pokazał to bardzo dobitnie. Dokładnie, już przechodząc do samych skoków, no bądź co bądź mamy najlepszą drużynę na świecie teraz, prawda? Pierwsze miejsce w Pucharze Narodów, mistrzowie świata. No rzeczywiście, tak. To jest sezon po prostu perfekcyjny, no prawie. Prawie, no jeśli chodzi o drużynę, można powiedzieć, że no, to było niesamowite. Cały sezon stawała nasza ekipa na podium, nie mieliśmy żadnego konkursu słabego, jeśli chodzi o występy drużynowe, wszędzie cały czas te podia, które wcześniej wydawały się prawie, że nieosiągalne. No, bywało tam, że mieliśmy w poprzednich sezonach jakieś miejsce w czołowej trójce, ale z reguły były to takie przypadki, gdzie to było... Komuś innemu nie poszło. Komuś nie poszło, ktoś upadł, coś jakiś był... No, a tutaj po prostu nasza drużyna sobie zasłużenie wyskakiwała za każdym razem to podium i no i ten zwycięstwo w Pucharze Narodów to była jak najbardziej zasłużona nagroda za całą tą pracę i cały sezon pełen emocji. No właśnie i ty jeździł z nimi wszędzie. Ty jesteś gościem, który zna Kamila Stocha, Piotra Żyłę, no bo chyba już cię rozpoznają. W końcu tych wywiadów nakręciłeś z nimi, no co nie miara. No rozpoznawać to oczywiście, że rozpoznają. Chociaż zawsze jest jakaś taka bariera, mimo wszystko dziennikarz, media, a zawodnik. To nie jest tak, że jestem od razu teraz członkiem tej drużyny, że jestem, nie wiem, że tam sobie spędzamy zawsze razem czas. Zawsze jest jakaś taka ta mała bariera, gdzie tutaj też staram się nie przekraczać, bo to też nie byłoby łatwo nam pracować, współpracować, gdybyśmy się, no nie wiem, byli tak już najlepszymi kolegami i przyjaciółmi. Wtedy no już naprawdę, no to jednak ciężko zadać czasem jakieś trudniejsze pytanie, czy bardziej kontrowersyjne. Są też zawodnicy, z którymi jest ten kontakt lepszy i luźniejszy, i tacy, z którymi jednak jest ten pewien dystans, taki jakiś tam respekt wzajemny. Na pewno łatwo mi się rozmawia właśnie z Piotrkiem Żyłą. No właśnie, wyprzedziłeś moje pytanie. Chciałem zapytać o słynne wywiady z Piotrkiem Żyłą. Jest faktycznie na żywo taki, jakiego widzimy na ekranie? Tak, no Piotrek jest naturalny w tych wywiadach. Właśnie to jest ta jego magia i to jest to, czym sobie zaskarbił serca tych kibiców. On jest po prostu sobą, zarówno na ekranie, podczas wywiadów, jak i poza nimi. I jakim go widzimy, to faktycznie taki jest. To jest po prostu sympatyczny, zabawny chłopak, z którym się bardzo czasem fajnie rozmawia. Czasem mówię, bo też nie każdy wywiad jest taki, że potem cała Polska go ogląda miliony razy. Po prostu zależy to od nastroju jego, od sytuacji. Czasem coś się śmiesznego uda razem nagrać, czasem nawet to z inicjatywy Piotrka wychodzą takie śmieszne wywiady. Czasem Piotrek mówi, słuchaj, to nie wiem, ja zrobię z tobą wywiad. No, widziałem też na skijumping.pl, tak, że była taka sytuacja. Oni między sobą chyba też wywiady tak, robią z Maćkiem Kotem. Tak, no Maciek i Piotrek, to można powiedzieć prawie, że jest taka para kabaretowa, bo oni to trzymają się razem, świetnie się znają i też mają świetny kontakt, więc jak czasem się udaje przeprowadzić taki wywiad, że jeden z drugim jakoś wspólnie stoją, to zawsze wychodzi coś fajnego, coś śmiesznego. Więc można powiedzieć, że to są dwaj zawodnicy, z którymi naprawdę się fajnie rozmawia i można powiedzieć, że mamy bardzo dobry kontakt. A spoza kraju, z kim najbardziej lubisz rozmawiać, jeżeli chodzi już o konkretne nazwiska, z jakimiś skoczkami? Trudno może tak powiedzieć. Lubię na pewno z Severinem Freundem rozmawiać. Teraz miałem kontuzję w tym sezonie. On jest taki sympatyczny, bardzo zawsze stara się, nie odpowiada jakoś zdawkowo, też no, mówi tak prosto od serca. Dosyć ciekawe te wywiady są. Czasem to jest Simon Amann, potrafi dużo ciekawych rzeczy powiedzieć, dużo też no, nie ucina tych pytań, jakoś tak nie kończy za szybko, po prostu mówi dużo i ciekawie, bo na pewno no, taka postać potrafi wiele powiedzieć. No, są też zawodnicy, z którymi się gorzej rozmawia, ale to pewnie wszyscy wiedzą. Słabo w tym sezonie było z Domenem Prevcem. Który... No właśnie chciałem powiedzieć o Słoweńcach. Oni są tacy jacyś poker face, mam wrażenie. Rzeczywiście, no nie jest z nimi łatwo, ale to też się zmienia. Na przykład Peter Prevc w tym sezonie już był całkiem rozmowny. Można powiedzieć, że nawet mnie mile raz czy dwa zaskoczył, bo wręcz wykazał jakąś tam inicjatywę. Gdzieś tam mnie nawet znalazł, poczekał, bo wiedział, że chce z nim porozmawiać, więc na pewno nie można mówić od razu, że ze Słoweńcami nie można, trudno się rozmawia. No najtrudniej chyba z Noriakim Kasaim, ale to... Ale... Bariera językowa? Bariera językowa, jest zabawnie, ale też mi się zdarzyło z nim rozmawiać dwa razy chyba w ciągu tych dwóch sezonów i te wywiady są też, mają swój urok. No pewnie. Chciałem ciebie zapytać już jako fachowca, który siedzi w tej branży kilkanaście lat, jak nie jeszcze więcej. Jest coś, co ci się w skokach nie podoba? Co byś zmienił może w zasadach? Co ci przeszkadza w odbiorze oglądania skoków? Na pewno po tym, gdy wprowadzono nowe zasady, między innymi te przeliczniki za wiatr, belkę, to nagle bardzo skomplikowało odbiór skoków. To na początku byłem, można powiedzieć, dużym przeciwnikiem tego wszystkiego, bo do teraz wydaje mi się, że trudno jest to wszystko przeliczać na punkty, na takie suche punkty, bo powiedzmy jeden zawodnik z danej belki może zdołać skoczyć nawet z obniżonej dużo lepiej niż powiedzmy drugi. Tego się nie da po prostu na plus 5 punktów przeliczyć, bo każdy zawodnik troszeczkę jest inny, trochę inną prędkość osiągnie, inaczej. No to jest wszystko takie subiektywne i to spowodowało, że powiedzmy kibice na skoczni już się zaczęli gubić, nie wiedzieli o co chodzi, że ktoś skacze 121 metrów i nagle obejmuje prowadzenie, podczas gdy przed chwilą widzieli skok 130-metrowy, który no, powinien dawać takie prowadzenie. Teraz po tych kilku sezonach zaczyna to być trochę klarowniejsze, za pomocą różnych grafik telewizyjnych, za pomocą tej linii laserowej, która się pokazuje na zeskoku. Przynajmniej wiadomo mniej więcej ile trzeba skoczyć, żeby objąć prowadzenie, ale mimo wszystko jest to, cały czas potrafi być, jak jest dużo tych zmian, tu belka, tu wiatr, to naprawdę trudno powiedzieć co da prowadzenie, co jest dobrym skokiem, albo sędziowie potrafią, wciąż oceniają dużo niżej skok na 120 metrów, nawet jeśli wygląda, że wszystko jest idealnie. No bo w regulaminie nie ma zapisane, prawda, że długość skoku ma wpływ na ocenę. I to jest często dużo pretensji mają zarówno zawodnicy, jak i kibice. Dlaczego? Przecież tu wszystko jest idealnie. No, odpowiedź sędziów jest z reguły prosta. No, idealny skok, to znaczy, powiedzmy bardzo dobry skok, to przekłada się na dobrą odległość. Skoro skoczył daleko, czy musiał skoczyć ładnie? Musiał też technicznie wszystko wykonać super, no a jak skoczył krótko, to znaczy, że były błędy, więc trzeba podejmować punkty i to jest taka ciągła i to jest, myślę, cały czas jak się rozmawia z oficjalami, to oficjalna wersja jest, że nie powinno to wpływać na styl, a jednak wpływa i cały czas ten styl jest problemem chyba numer 1, to jest troszeczkę tak jak sędziowanie w piłce nożnej, gdzie też się mówi, że sędzia nie widział, że powinien mieć podgląd jakiś, mieć, no to samo tutaj jest, ci sędziowie gdzieś tam siedzą sobie często pod dziwnym kątem, czasem jest mgła, opady śniegu, zawodnicy lądują, to jest ułamek sekundy i trudno dostrzec, czy tam akurat ta noga gdzieś tam nie odeszła na bok, czy to lądowanie było faktycznie na 19, czy tylko na 18, czasem sędziowie zakładają, że skoro to dobry zawodnik, Stefan Kraft, musi być 19. No to musi być. Kiedyś Simon Amann z tego słynął, że potrafił no, trochę tak sędziów zmylić zawsze, żeby półtelemarkiem wylądować, ale no, teraz niestety od pewnego czasu już się sędziowie, no, Simon też ma problemy z lądowaniem, więc już powiedzmy to nie jest... się wyczulili na to. No, nie jest to jakieś takie typowe dla niego, ale cały czas to sędziowanie jest problemem, myślę, w skokach. Jeśli chodzi o styl, mówi się o odejściu od tego, ale póki co na pewno sędziowie pozostaną. A jak oceniasz eksperyment tegoroczny, Raw Air, nowy? No organizatorzy na początku nie mieli łatwo. No nie było łatwo i dla nas też jako dziennikarzy to był prawdziwy taki Raw Air, bo te przejazdy, te właściwie często nie mieliśmy w ogóle nocy, bo bywało tak, że się kończyły zawody wieczorem do autobusu, a rano już właściwie trzeba było być na 500-600 kilometrów obok, w innym miejscu. Właśnie przypomnijmy, to jest 10-dniowy turniej, w którym zawodnicy skaczą codziennie, bez dnia przerwy. I to też jest takie, no, mówi się, że to jest najbardziej wyczerpujący turniej, tak, w roku. No, też tak, dziennikarzy. Tak było też takie było założenie i tak faktycznie jest. No, było naprawdę ciężko i zawodnikom i myślę wszystkim, zarówno oficjalom, jak i dziennikarzom. Natomiast no, generalnie turniej spotkał się z sporą aprobatą i wygląda na to, że jeżeli uda się poprawić kilka kwestii, a już są plany, żeby na przykład troszkę logistycznie tam zmienić kolejność rozgrywania zawodów, między innymi, żeby Oslo nie było w weekend, tylko w środku tygodnia, co się nie podoba kibicom norweskim, bo dla nich to jest taka tradycja, święto na Holmenkollen musi być w weekend. Są też bez sensu, wydawało się w tym sezonie, że nagrodę jakby za zwycięstwo otrzymywał zawsze, w prologu zawsze otrzymywał zawodnik, który jest aktualnie liderem tego Raw Air. Powinien właściwie najlepszy zawodnik dnia, czyli ten zawodnik, który wygrywa kwalifikację, otrzymać nagrodę, puchar, bo ostatecznie kończyło się to tym, że praktycznie przez całe te 10 dni ciągle otrzymywali tych samych dwóch liderów, się zmieniało i cały czas otrzymywali te talerze, Wellinger i Kraft. Nawet jak zdarzało się, że Polak wygrywał ten prolog i tutaj wszyscy byli zdziwieni, dlaczego Polak nie otrzymuje nagrody, a się okazuje, że to nie, że to dla lidera. to prawdopodobnie będzie zmienione już od tego. Plus pewnie to, że zawodnik, który nie ma drużyny, nie ma szans wygrać, prawda? Tak, na przykład Francuzi czy... Teraz z tego, co się orientuję, nie będzie w ogóle już konkursu drużynowego po prostu i w ten sposób to rozwiązano i to pewnie będzie jedyne wyjście. Pewnie tak. A jeszcze wracając do Ciebie, na letnie konkursy też się wybierasz? Na pewno niektóre, ale na letnie konkursy jeździmy troszeczkę mniej, bo po pierwsze one są też dosyć skomplikowane logistycznie, bo szczególnie teraz w tym sezonie są rozstrzelone. Jest powiedzmy jeden konkurs na południu Francji w Courchevel, jeden, potem 2-3 tygodnie przerwy, potem jeden w Niemczech. To naprawdę trudno jest jakoś to zgrać, żeby tutaj jechać samochodem. Tu od nas z Kaszub 2000 km gdzieś tam na południe, to jest wariactwo, żeby dosłownie na jeden dzień zawodów letnich, które są na dodatek mimo wszystko traktowane tak po macoszemu. To nie jest to samo, co zimowy Puchar Świata. To jest dużo, dużo niższa ranga i tylko najwięksi kibice chyba to śledzą. I jeżdżą za nimi wszystkimi. Dokładnie. No dobra, bardzo Ci dziękuję za wywiad. Cieszę się, że znalazłeś czas, żeby przyjechać i opowiedzieć nam trochę, jak to wygląda z perspektywy osoby, która jednak na tych zawodach też jest. Dziękuję również. Dziękuję Państwu.